Proszę mi powiedzieć, czym się zalewajka różni od żuru śląskiego? No więc zalewajka musi być gęsta. To musi być taka zupa, że w zasadzie jak tam włożyć łyżkę, to żeby stała. Żurek jest bardziej taki wodnisty, a zalewajkę robimy w ten sposób. Ziemniaki, dużo tej zalewajki zrobionej właśnie z mąki żytniej. W czasie robienia tego zakwasu, że tak powiem, można do niego wrzucić kawałek chleba razowego, ciemnego, żeby to się zrobiło takie bardziej kwaśne. Jak już wspomniałem, najważniejsze to to, że to ma być gęste, bardzo takie pożywne. Oprócz tego można na przykład skwareczki polać to właśnie dużą ilością tłuszczu, skwarek, no i oczywiście spajdą chleba. Rewelacja. I przynajmniej dla mnie ważne, żeby to była zupa kwaśna. To ma być właśnie kwaśne. Oczywiście czosnek, dużo przypraw, palce lizać.